Dzień 11, godzina 9:30. Udało mi się spotkać z Jarkiem i z Wiolą, z jego żoną. Posiedziałem z nimi jakieś z dwie, nawet może trzy godzinki. Dostałem sporo wskazówek na temat na przykład wojskowych racji żywnościowych na zamówienie. Gadaliśmy też o kilogramowej kuchence turystycznej z taką malutką butlą. No i dzięki temu, że się z nimi spotkałem, to prawda jest taka, że rozkładałem się dzisiaj w takim dość sympatycznym miejscu. Jest to ośrodek wypoczynkowy w Kraśniku nad zalewem. Tam mamy taką fajną, dużą altanę i to właśnie w sumie za nią nocowałem. Rozłożyłem sobie namiocik. O, już się świeci chyba. Zielona rakieta. Tak jest. Tutaj jest. Z Kraśnika zostało jakieś 36 km do Dolinowa. Już kontaktowałem się z Moniką i wszystko jest mniej więcej umówione, ustawione. Także wydaje mi się, że albo dziś wieczorem, pod samą nockę, jeżeli sprężę trochę poślady, albo jutro rano już będę na miejscu. Zobaczymy, co przyniesie następny nowy dzień, bo ostatnie 4 dni pod rząd to tak dużo, że ja już po prostu nie zapamiętuję tego wszystkiego. To jest Karol. Z buta po planecie. Godzina 12:13. Na szczęście naszło już troszeczkę chmur, bo do tej pory to miałem istną patelnię, ale i tak dzisiaj sprawnie idę, forma jest bardzo dobra. I dzisiejszego dnia to jest coś w stylu wyścigu z czasem, ze względu na to, że miałem od miejsca wyjścia, od tego ośrodka w Kraśniku, jakieś 36 km do Linowa, który jest rzekomym celem dzisiejszym. I nie będzie to łatwe. Moje przerwy polegają na tym, że jak zazwyczaj zatrzymywałem się na jakieś 7 minut, to 45 minut, to dzisiaj zatrzymuję się na 5 minut co godzinę. Także może dzisiaj zrobię rzeczywiście tą całą trasę i dojdę jakoś na sam koniec tego dnia do Linowa, chociaż nie jestem dalej pewien. Zobaczymy, jak to będzie. Co za świetna okolica. To są właśnie plusy przemieszczania się z jakąkolwiek nawigacją i z dostępem do internetu, bo nie wiem, czy wspominałem, czy nie. Pewnie wspominałem co najmniej z 47 razy, ale w zeszłym sezonie, jak zrobiłem tych 750 km z buta, to nie miałem żadnego dostępu właśnie do internetu ani za bardzo map. Jedyne, co było moją nawigacją, to po prostu świeżo napotkanych ludzi pytałem o drogę, jak iść dalej w ogóle. Głównie trzymałem się tras krajowych, czy właśnie jakichś główniejszych szos, czy coś takiego. A teraz to, no, nawet w Lubelskim są fajne tutaj widoki. A nie jak mi się wydawało, że wszędzie są naokoło tylko pola i łąki. Fajnie to jest, fajnie. Cyk. Tylko, że nie wiem, którą drogą teraz iść. Raczej tutaj. Zaraz zobaczymy. Rozkminimy. Wow, ja tu gdzieś jem. Tak jest, to jest czas na przerwę, na jedzenie. Jest godzina za 10, pierwsza. Smacznego. O, tak właśnie wyglądają moje przydrożne restauracje. Majonez musi być, jako moja jedna z największych miłości świata. I tak to się prezentuje. Nie mam pojęcia zielonego, gdzie ja w końcu już jestem. Spytałem gdzieś po drodze jakichś chłopaków, czy tędy da się dojść na Księżomierz. Coś tam zaczęli mówić, że rzeczywiście da się, że jest to skrót, coś tam. Ale ta trasa jest tak wszędzie kręta, tak się rozrasta, że ja w efekcie nie wiem, gdzie iść. I jest to trudna dość trasa do pokonania, tym bardziej z takim obciążeniem, które mam. Teraz obstawiam, że mam około jakieś 20, może 22-23 kilo. Nawigacja pokazuje mi, że już gdzieś tutaj powinna być droga. Nie bardzo. Nie wiem, gdzie ja jestem. No dobra. Trzeba jakoś stąd wyjść w końcu, idąc w jedną stronę. Tak jest chyba najłatwiej. I podążać dalej, o! Piszcie w komentarzach, czy co byście z tym zrobili. Czy byście bawili się w tor przeszkód i przeskakiwali? Czy może szli pod spodem? Kurde. Rzeczywiście, ja pod tym nawet nie przejdę. O, Matko Święta. No dobra. Nic. Jak stąd wyjść? No, przeskoczyłem jednak. Postanowiłem przeskoczyć, tak. Tak było. Najgorsze jest to, że tamto drzewo, które przeskakiwaliśmy niedawno, nie było najgorszą wcale przeszkodą. Wygląda na to, że już w końcu mam jakieś podejście pod górkę, coraz więcej słońca tutaj dociera. Wydaje mi się, że w końcu stąd wychodzimy. To jest przeklęta dolina. Jak chcecie wiedzieć, gdzie to jest, to nigdy tu nie idźcie, chyba że chcecie kopalni węgla. Raczej nie węgla, tylko gliny. Tak jest, udało się. O, mamy normalniejszą troszeczkę drogę.
Ale się zmuchałem. No, jak będziecie chcieli kopalnię gliny, to możecie tutaj iść do tej doliny, ale poza tym to w sumie nie polecam. Ewentualnie fajnie by było pewnie tutaj pojeździć jakimś krosem, bo nawet quadem by się nie nadawało, bo jest dużo miejsc, w których byłoby za wąsko. No, już zaczyna się troszeczkę stabilniejsza trasa. Co my mamy w ogóle za tym zakrętem? Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Nie wiadomo. Ten zakręt najprawdopodobniej nigdy się nie skończy, moi drodzy. To bez sensu to dalej trzymać. No. Gdzie ja jestem? Gdzie ja kurde jestem? Tak właśnie działa Karol i całe zbuta po planecie, kiedy jest gra na czas. Jak się śpieszę, to nic nie wychodzi. To jest jakieś, bym powiedział, pole malinowe, ale nie wiem, czy pole to jest dobre określenie. Idziemy dalej. Ja po prostu musiałem. Przewalam się przez pole malin, żeby dotrzeć do jakiejś główniejszej drogi. Za bardzo nie wiem, gdzie ja dalej jestem, ale wiem, w jakim kierunku jest droga, albo przynajmniej coś przypominającego drogę, bo tam, gdzie wcześniej szedłem, to też była droga. Google też pokazywały tam drogę. O, malinki. Panie. O tak. Ale słodziutkie. No matko, jeszcze. No. Takie są. Wcześniej, jak jeszcze byłem w tej dziwnej dolinie glinianej, to myślałem sobie, że jak drugi raz spotkam tych gości, co mi polecili tą drogę, to ich zabiję po tym, jak przejdę całą ziemię dookoła, ale tak z drugiej strony, jak przyszedłem już przez tą dolinę, jedę przez te pole malinowe, jest już całkiem dobrze, jest całkiem przyjemnie. O! No jakaś droga. Powiem wam, że właśnie dla takich chwili chcę się żyć. Bo zanim jeszcze wyszedłem w podróż w tym sezonie, to pracowałem na magazynie i ciągałem ten wózeczek na magazynie z tymi, z narzędziami warsztatowymi i ogrodowymi. I tak ciągnę z tym wózeczkiem, idę nieraz i sobie pytam sam siebie w myślach. Karol, kurde! Czy to na pewno wszystko od tego życia? Czy to... I to tyle? I tak do końca świata? Nie, okazuje się, że nie. Tak to może wyglądać. Już nie mówiąc o tych malinach. O, tak. Tak się żyje. A nie żyje. Ten raj nie chce się kończyć. Już jadłem maliny, czerwone porzeczki, czarne porzeczki. Dalej było jeszcze kukurydza, ale kukurydza jest jeszcze troszeczkę za młoda. To nie bardzo, ale w każdym razie tutaj bym z głodu nie zginął. Mało tego, idę tą drogą asfaltową i wszyscy, praktycznie 100% ludzi, którzy mnie mijają, no mnie machają. No to ja robię to samo. Cześć, dzień dobry wszystkim. Fajnie jest. Życie na wsi po prostu rządzi się swoimi prawami i to jest dobre. Jest godzina 16:16, 15 km do Linowa. To już się robi ciężkie na dzień dzisiejszy, bo tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że dzisiaj spiąłem poślady i lecę i niewiele odpoczywam i w ogóle niedawno zaszedłem w jakiejś tam miejscowości, co niedawno mijałem do sklepu, żeby uzupełnić zapasy czekolady, która zawsze musi ze mną być, koniecznie. 15 km. Jeżeli idę rzeczywiście jakieś 3 km na godzinę, to czysta matematyka wychodzi na to, że przez 5 godzin doszedłbym już do Linowa, ale 5 godzin od 16 dałoby nam 21, czyli żeby o 21 już zajść na miejsce, to będzie już całkiem ciemno i będę musiał coś takiego zaryzykować. Dogadam się niedługo z Moniką i zobaczymy, czy będę mógł gdziekolwiek zanocować, choćby na podwórku się rozbić, czy coś takiego. I wtedy można zaryzykować i iść nawet do 21, albo tam 20, bo może idę rzeczywiście nie 3 na godzinę, a może 4 dzisiaj nawet. Może 5, nie wiem, szaleństwo. Ale cholera, powiem wam, wydaje mi się, że to jest na dziś. 16:36, niedawno gadałem z Moniką i w sumie długo nie trzeba by było mnie namawiać. Mówi, słuchaj Karolek, jak chcesz, to ja mogę podjechać po ciebie za jakąś godzinkę, czy coś takiego. Ja no to tak, okej. No, także dzisiaj cel zostanie osiągnięty, chociaż zasada zostanie leciutko nagięta. No, ale nie jest nagięta pod tym względem, że
to dalej nie ja prosiłem o transport. Jeszcze się to nie zdarzyło, żebym to ja prosił o transport. Jeżeli dostawałem już propozycje, to z przyjemnością z nich korzystałem. Czemu nie? I mówię, ostatnia chyba pauza na dzisiaj. Powinniśmy za jakąś godzinkę, może coś takiego, spotkać się w Annopolu z Moniką i dojedziemy tych resztę trasy już do domu na miejsce. Będę najprawdopodobniej dzisiaj nocował u nawiedzonego pana dziadka w nawiedzonym domu. Jeszcze pokażę co i jak, bo byłem tam też rok temu i jest to niesamowite miejsce. To jest skansen ogólnie i pokażę co i jak, bo w tym roku ja nie mogę tego pominąć. Nawet już rok temu jak tam nocowałem, to porobiłem mnóstwo dosłownie zdjęć, mimo to, że nie miałem jakości dobrej sprzętu ani nic takiego. Ale jest co naprawdę oglądać. Dziwne miejsce, świetne miejsce zarazem. I tak sobie, o, chyba doszło do tego, chyba to działa. Chyba mamy to. Tak jest, na bank. Z tego co widzę, to już się zawracają. O, po roku nie widzę ja się, w końcu to jakoś wyszło. Mamy to! No i udało się. Jesteśmy. To jest wejście. Znaczy już jestem w środku. Zamknięte są drzwi do ganka. O, jestem w tym niesamowitym miejscu. Jest wspaniale, dogadałem się z panem dziadkiem, że mogę spędzić tutaj nockę. O dziwo, co najlepsze jest, że tak naprawdę to w sumie jeszcze nawet nie pamiętał. Jestem już świeży i pachnący. Wykopałem się. Tutaj łazieneczkę mamy. Jeżeli kogoś by interesowało, jest to skansen w Linowie. Niesamowite miejsce. Naprawdę. Jest to coś pięknego. Wszystko jest takie starsze, bym powiedział. To jest prysznic, w którym się kąpałem. Jest. Jedna jest niesamowita rzecz w tym miejscu, która utkwiła mi w pamięci, że jest tutaj całkiem sporo pajęczyny, ale trudno jest znaleźć w ogóle jakiegokolwiek pająka. Dalej, jeżeli chodzi o łazieneczkę, to jest tyle. I tutaj się zaczyna. To jest piękny salon. O, chwilę będę musiał przejść tu, zapalić światło i to się prezentuje w taki sposób. Jest to piękna miejscóweczka. Muszę wyłączyć światło, żeby nie ciągnąć ewentualnie niepotrzebnie energii. Prezentuje się to tak. To jest po prostu pięknie. Jak tutaj wchodzę, to czuję się jak król. To jest piękne miejsce. Nie wiem ile razy jeszcze to powtórzę, ale przejdziemy na moment też na górę zaprezentować, gdzie będę spał. To jest świetne miejsce. To są schodki. Lecimy na górę. Mamy na ścianach różnego rodzaju obrazy. A, warto wspomnieć jeszcze o obrazach. Są tu pewnego rodzaju piękne mundury, piękne stroje szlacheckie. Meble są niesamowite wręcz. Mamy jakąś taką ścianę obrazową, starsze szafy. Wszystko jest niesamowite. Tak mi się podoba to miejsce. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to bardzo, bardzo polecam skansen w Linowie. Pan dziadek jest strasznie sympatycznym człowiekiem. Można sobie pogadać konkretnie. O, góra się prezentuje mniej więcej w taki sposób. I dalej to nie jest miejsce mojego noclegu. Tutaj akurat jest w sumie coś takiego jak laptop. Ale nie, tu ja już rozłożyłem się z pewnymi rzeczami. Tutaj będziemy pracować. Sprzęty są takie starsze, niesamowite. A to jest... To jest nasza sypialnia. Rok temu... Gdzie to światło? Rok temu właśnie w tym miejscu nocowałem. Jest coś pięknego. O matko. O, to jest moje łóżko. Dzisiaj będę tutaj spał. Jest niesamowicie. Naprawdę, jak tutaj jestem, to czemuś w ogóle uśmiech nie chce zejść mi z twarzy. To jest... Wow! Jeszcze możliwe, że jutro, jeśli mi się tylko uda, to spróbujemy jeszcze nagrać coś na podwórku, bo i podwórko samo jest bardzo, bardzo piękne. Na razie pogaszę tutaj światło, jako że dogadałem się z panem dziadkiem, żeby nie świeciło się ciągle światło. Schodzimy na dół, planuję za chwilę coś zjeść. Schody są też strome i ciasne, ale naprawdę podoba mi się tutaj. Nie jest zbyt świetne oświetlenie czy coś takiego, dlatego może i widać pewnego rodzaju pikselizację i w ogóle, ale to jest to. Tak mi się tu podoba, nawet ta ściana. Mamy tutaj skórę z dzika, tutaj pewnego rodzaju trofea z różnych
z różnych zwierząt. Niesamowicie jest. Czas zjeść i troszeczkę popracować, to w końcu może, w końcu uda mi się wrzucić pierwsze materiały. Także na razie.